Dobry wieczór, witam Was na dzisiejszych wspaniałościach z nieba, trochę nietypowych, chyba pierwszy raz jest moja żona ze mną tutaj na tym podcaście, tylko dzisiaj jako chyba bardziej wideoblog. Chcemy Was zaprosić na konferencję dla młodzieży, znaczy młodzież chcemy zaprosić na konferencję dla nich, taką nietypową konferencję, w którą troszkę zostaliśmy wmanewrowani. Tak, witajcie, to zaczęło się pewnego pięknego dnia, kiedy odebraliśmy telefon od Macieja i zaprosił nas, właściwie poprosił, żebyśmy wzięli udział w konferencji dla młodzieży. Zgodziliśmy się. A potem jej powiedziałem temat. I już nie było tak wesoło. No, więc tematem jest, patrzę na moją ściągawkę, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, albo boicie się zapytać. Ale boicie się zapytać. Ale boicie się zapytać. Okej, o co w ogóle chodzi? Chodzi o to, że seks stał się takim tematem tabu. To jest temat bardzo wyraźnie opisany w Bożym Słowie. Bardzo wyraźnie na ten temat wypowiada się Pan Bóg. Wypowiada się do ludzi, jak to powinno wszystko działać. A jednak ten temat diabeł strasznie zniekształcił. Zniekształcił obraz tego wszystkiego i niestety dzisiaj w ogóle samo słowo seks kojarzy się nie ze świętym małżeństwem, ale z tym, co jest brudne, co prowadzi na manowce. Doprowadziliśmy do takiej kuriozalnej sytuacji, w której na temat współżycia małżonków, na temat sfery fizycznej tego przedsięwzięcia i sfery duchowej, Kościół po prostu zaczął milczeć, bojąc się tematu. To znowu doprowadziło do sytuacji, w której młodzi ludzie kształtowani są i swoją wiedzę czerpią od tego świata, a tam już jest wszystko absolutnie wypaczone, a wręcz mam wrażenie, że czasami wiedzę czerpią z jakichś diabelskich praktyk, z jakichś diabelskich książek, z diabelskich filmów i później to przenoszą do życia. I jest bardzo źle. Coraz wyraźniej to widać. Zwłaszcza, kiedy rozmawiamy z młodymi osobami, ale też chyba, gdy rozmawiamy z małżonkami tuż po ślubie albo tuż przed ślubem. Czasami nawet z takimi, którzy mają jakiś większy staż. I widzimy, że ci ludzie mają bardzo często zasiany nieprawdziwy obraz tego wszystkiego. I mają nieprawdziwe oczekiwania, nieprawdziwe wnioski i wszystko źle działa. I seks stał się dzisiaj powodem frustracji, powodem jakiejś złości, jakiejś dolegliwości. Nierzadko staje się już też powodem do rozwodu, a przecież powinien być czymś zupełnie innym. Jednocześnie wokół tematu jest niesamowita, obrzydliwa frywolność, a to doprowadza do wielu grzechów, w których potem ludzie tkwią po uszy, a diabeł zbiera żniwo. W tym wszystkim HWE postanowiło nie milczeć i coś z tym zrobić. Za chwilę Wam przedstawimy plan konferencji. Konferencja rozpoczyna się 17 marca o godzinie 18.30. O godzinie 20.00 będzie debata na temat problemów i wyzwań młodzieży chrześcijańskiej w XXI wieku. Mówcami debaty będzie Jacek Karnówka, Kornel Smyczek, Daniel Procner i Dawid Losa. Natomiast w sobotę 18 marca rozpoczynamy nasze spotkanie o godzinie 9.00. O godzinie 9.45 będzie wykład mojego męża, pastora Bartłomieja Kurnlasa. O 11.15 będziemy razem z mężem rozmawiać i dyskutować. Oby się nie kłócić. O godzinie 14.00 będzie takie rozejście. Podzielimy się na dziewczyny i chłopaków. I rozejdziemy się każdy do swoich pomieszczeń. Będzie możliwość rozmowy, będziemy odpowiadać na pytania i te zadane osobiście, i te zadane anonimowo. I o 20.00 będzie nabożeństwo kończące całą konferencję, także serdecznie Was zapraszam. Tak, debata będzie transmitowana z tego, co mi wiadomo, ta piątkowa, natomiast sobotnie spotkanie nie będzie transmitowane, żeby faktycznie można było szczerze na te tematy porozmawiać.
Aha, najważniejsza sprawa. Konferencja jest dla młodzieży. Zapraszamy młodzież od 16 do 26 roku życia. Nie zapraszamy rodziców tej młodzieży, ale jeżeli rodzice mają jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek spostrzeżenia, jakiekolwiek obawy, chcą się czegoś dowiedzieć, coś się upewnić w ogóle, to oczywiście zapraszamy do kontaktu w tej sprawie, żebyście w spokoju swoje dzieci i swoją młodzież puścili na tą konferencję. Na wszystkie pytania odpowie Wam główny organizator tego całego szalonego przedsięwzięcia, Maciej Stępień z HWE Bielska Biała. Zaraz Wam podam numer telefonu i kontakt do niego. Podaj tą wskazówkę. Ok, numer telefonu do Maćka 511-340-558, mail konferencja.hwe@gmail.com. Maciek odpowie na wszystkie pytania teraz i zasypcie go tymi pytaniami, dzwońcie do niego dzień i noc, o wszystko go pytajcie, o wszystko go męczcie, niech Wam wszystko tłumaczy, wszystko odpowiada, wszystko uspokaja. Potwierdza też, że właściwe osoby wybrał do konferencji, bo to był jego pomysł. Pozdrawiamy Cię, Maćku, serdecznie. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro. Z Bogiem. Pa!